Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Salatku Tfa. Dzisiaj zagramy sobie znowu w League of Legends, a to jest Ucieczka z Piekła. Pokażę wam teraz moją historię tutaj. Tak. O, fajnie, ziomek zagrał ranked, ale to był ranked teamowy. I tak, to są moje mecze, to te do tutaj tego, jak widzicie, Mastera G. Natomiast ten meczyk Blitzem to jest tego ziomka, który to konto mi pożyczył. To tak samo ten mecz tym Shinem. To był The Twisted Trilline, także zupełnie coś innego. Nie był solo duo. No i tak. Postaram się nagrać teraz ze dwa odcinki pod rząd. Zobaczymy, czy mi się uda. Aha, jeszcze nie pokazałem, jak to wygląda w lidze, tak? Na razie mam 0 punktów. I jestem weteranem brązu. A, kozacko. Dobra. To znaczy, jestem, no... Posiadasz konta jest, powiedzmy, weteranem, tak? No i dobra. Spróbujemy się wybić teraz, no, jak najwyżej, tak? No nie wiem. Ja w tej serii postaram się wyjść tak do... Chociaż do Silvera. To zależy, czy uda mi się na tym koncie tak długo grać. Jak się uda, to fajnie, nie? Spróbujemy do tego Silvera dojść. Jak się nie uda, to trochę gorzej. I tutaj przypominam o tym, że live'y się troszeczkę zmieniły. Teraz są na GameCrits zamiast na Twitchu. I wiem, że ostatnio były lagi, jak nagrywałem League of Legends, ale to dlatego, że po prostu mirrorlessem nagrywałem sobie w tym samym czasie, kiedy streamowałem, a to spowodowało, że po prostu no OBS nie wyrabiał, tak? Czy tam mój procek może nie wyrabiał. Niby w grze miałem 60 FPS-ów, ale... Ups, lapek się odpalił. Ale tak czy siak, no... Po prostu nie działczyło tak, jak powinno. No dobra. Generalnie na GameCrits można zmieniać rozdzielczość dowolnie, co jest bardzo fajne. Każdy ma do tego dostęp. Plus to, że mi się zwraca po prostu hajs za losowanie RP, tak? Tam się troszeczkę zarabia za te wyświetlenia. A na Twitchu nic nie zarabiałem, także no podwójne plusy, tak? I dla mnie, i dla was. Z tym, że czat jest troszeczkę gorszy, tak? No to jest IRC. Niby to jest lepiej, ale z drugiej strony nie wiem, jak tam banować użytkowników. Po prostu nie znam się na tym czacie. No ale dobra, przejdźmy do samej gry, tak? Tutaj Blitzcrank. Tutaj Amumu zbanowany. Kasadin. Postaram się piknąć Mastera. Po reworku on jest naprawdę OP. I byłoby fajnie, gdyby mi dali topa, abym sobie wtedy piknął tego Mastera i sprawdził go w sumie, jak to działa. Może to nie najlepszy pomysł, ale... No będzie dobrze. Tak mi się wydaje. Myślę, że nie jestem jakiś mega słaby, więc napisałem, że jestem dobry. Niech mi zaufa. Polak. Och, wspaniale. Mamy Polaka w drużynie. Zobaczymy, jak nam pójdzie rozmowa. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś troll. No i co? No i Malphite Shin, tak? Shen, przepraszam, zbanowany. I co tutaj ziomek piknie? Piknął Dariusza, czyli... Aha, dobra, nie, jednak Mida. Ale na supporta.
Aha, Lux na supporta, no okej. ADC, lol. Blblblbl. Nie, no jeżeli będzie w miarę dobrze grać tą Lux, to będzie naprawdę bardzo fajnie. To jest dobry support, o ile gra nią jako support. A nie pójdzie w 100% pod DPS. Znaczy przynajmniej, żeby kupował wardy, nie? I to jest ważne. Zobaczymy, czy uda mi się. Na to po tego pójść. I tak. Ja piknę sobie Mastera G. O, fajne tutaj runki pod oftanka zrobił ziomuś. W sumie się zastanawiam nad tym. Jest naprawdę silny, nie wiem o co im chodzi. I tak, tu weźmiemy Exhausta, a tutaj natomiast Ghosta. Masterisy AD Tank, sprawdźmy. Co takiego tam daje nam ten AD Tank? No tutaj by się przydał. Przydało coś, co by naszego Ghosta poprawiło. Zrobimy tak, pach, pach, pach. Albo nie. Nie zapisuj. To było tanki AD raczej. AP. AD Carry, Support, AP. Dobra, weźmy tutaj. Zrobimy tak. Chociaż może idąc w sumie pod oftanka to nie byłoby takie głupie. No ale dobra. Polecimy w ten sposób. Nie, dobra. Nie. Zmieniam zdanie. Jednak oftank jest czymś dobrym. No jungle. Dobra, ja pójdę na tą dżunglę. O, ziomek wyszedł. Lipa. A już się napaliłem na tego masterka. Chciałem nim tak fajnie pójść pod oftanka. Czuję, że to by mogło się nawet sprawdzić. Ewentualnie. No i znowu ktoś nie chce zaakceptować. No co za frajerzy. Powiem wam, że teraz zbieram sobie na Avermedie Live Gamer Huda, tego w wersji Portable. Nie wiem, jak tam dokładnie się nazywa, nie? Do tego kupuję sobie mikser i będę wtedy fajnie streamować na lapku. Bez żadnych ścin. Po prostu no, już nie mogę się tego doczekać. Mam nadzieję, że uda mi się zarobić na to jak najszybciej. O, dobra. Kamyk i Eve 6-9. Bardzo mi się podoba nowy Master G, nie wiem jak wam. I napaliłem się na niego. Muszę go wypróbować. Właśnie ciekawi mnie. O. Kto? Jak ten ziomek wiedział, że to ja? Ale jazda.
Dobra, to nieważne. No. Aha, dobra, ktoś poszedł już masterem G. Kurde, chciałem go piknąć. No dobra, to czym pójść na tego topu? Poszedłem Dariusem. Bardzo chętnie. I tak chyba zrobię. Dobra, Darek to będzie ok, bo on jest bardzo wytrzymały. Tak mi się wydaje na tym topie. Znaczy, no jest wytrzymały, to mi się nie wydaje, tylko powinien być ok. Może niekoniecznie na Garena, ale dam sobie radę, spokojnie. Tutaj nie trzeba się przejmować tym, że tam pikniesz sobie kontrę. Niby tam sobie on w miarę dobrze radzi przeciwko Darkowi, nie? Ale to ja mówiłam, dam sobie radę, naprawdę. O, dwóch dżunglerów, jak miło. Będzie super taktyka double jungle. Nope. O, Kamyk może iść na dżunglę. Nasze kurwa, na dżunglę. Na support. Dobrze. O, wspaniale. Exhaust i Smite. Będzie dobry gang. Z Exhaustem. Brakuje nam tylko AP. No dobra, może oni nie będą składać jakiś. Aha, Kamyk wyszedł. Trochę to potrwa chyba, zanim się uda dołączyć do gry. Dobra, to jest kolejna szansa, żeby piknąć po prostu Mastera G. Nowego. Jungler, cześć. Nie wiem, mam nadzieję, że mi się uda w końcu to piknąć, bo to już jest przesada, naprawdę. Ile można? Can I go top? I mid, ok. To jest jakaś odpowiedź zawsze. Mastera Jimmy zbanowali. No, nie dadzą mi go piknąć dzisiaj. No, nie jest mi dane po prostu zagrać Masterem G. To jest straszne. Wszystko jak na złość po prostu. No już mieliśmy piękny team za pierwszym razem. Szako w dżungli. Tam ziomek pewnie piknie tego Garena, tak czy siak. W sumie to jest taka łatwa postać. Mógłbym też wziąć Garena do tego solo topa, nie? Jaxa mógłbym piknąć też. Też jest OP. Nie wiem, ale Darek to jest jednak Darek. Darusem jest bardzo łatwo wykierować. Jest też niemocny. Darius. Poprosił Dariusa, to mam Dariusa. Darius, listen. Zobaczcie, to jest ten sam team. Dokładnie ten sam team.
Tylko tutaj nam się jeden ziomek zmienił, nie? Chyba plus ten jungler cały. I tu ziomek piknie pewnie Garena znowu. Ale to jest okej. Ja go przyjmę na klatę. Malzahar na Orianę, czy to jest takie dobre? Nie wiem w sumie. Nigdy nie grałem. No, Katarina to na pewno nie był najlepszy pick możliwy na Orianę. Głupota. Bo to jest kontra. Straszna. No ale dobra. Dobra, no może się nie znam. Może ta Orianna jest słaba jednak. O. Mam Teemo na topie, ale fajnie. Take support. Why Warwick? Aatrox. Super support. A nie, to jest chyba ten sam ziomek, tylko po prostu zamiast Mastera to piknął to Vi, bo... No flash? Dziwne, że gra bez flasha. Tard, no. Oh my god. Dobra. Wariaty, wariaty. Ja tam idę na topa, się nie przejmuję. Mamy 3 ignite, no. Oni mają dobre CC. 2 ulty. Obszarowe stuny. W ogóle super, nie? Wyskoczył mi debug Lola. Bug splat, po którym nie mogłem zrestartować gry i musiałem zrestartować kompa całego. I wspaniale, nie dojrzałem do siebie kontry, to jeszcze będę do tyłu z levelem i pozwoliłem tutaj w sumie przegrać prawdopodobnie tą grę. No nie wiem, zobaczymy co z tego będzie. No będzie na pewno ciężko mi tam na tym topie. Teraz. Okej. No, aż tak dużo nie straciłem. Ja tam idę na swojego lane'a, nie do skitu. Nie mam, czekajcie, jeszcze jednego pota. Ach, dobra. Dobra, ja tutaj posiedzę na tym topie. A chyba myślę, że się przestraszy reporta jednego tam. Dobra, ja powinienem tutaj spróbować zbejtować tego Teemo, ale widzę, że ziomek odpuścił. Dobra, ja sobie po raz hituję. Ładnie tam zabił. Wow, nice. Ładne place zrobił, tylko że co z tego? Dobra, tutaj niewiele mi zadał obrażeń, na szczęście. Mogło być gorzej. Ja sobie dam radę na tego Teemo, naprawdę.
Może mieć tam wyższy level, ale ja będę bardzo defensywnie grać. I za Toraxem tutaj rozwalimy tego Teemosa. No ziomek, myślałem, że wpadasz. Nice. BBB. Nie, okej, dobra, to nie. Więc szybko spuszujemy i wtedy pójdziemy na bota. Taki jest mój plan, osobiście. No ten Teemo zaraz zginie, jeżeli tylko podejdzie do nas. To powinien umrzeć, bo flesza już nie ma. Dobra, zabiłem go. Proszę bardzo, nie ma tutaj niczego, czego nie dałoby się zrobić. Ale dajwowanie go to jest głupota. Nie damy rady. Moim zdaniem. O, oh, nice SS. No to jest oczywiste, że Caitlynka daje sobie radę na dwóch solo. Ja nie wiem, w czym ona widzi problem. To jest normalne. Dobra, ja polecę w ten sposób. Jeden potion. Ona może mieć tylko lipę w przypadku, kiedy Ashka zultuje i potem jeszcze do tego pójdzie ult od Sony. No teraz nie będzie miał miejsca, czuję. No troszeczkę zapomniałem o tym, że jednak... Dobra, pamiętajcie, żeby się odwrócić, jak Krzako was bije. Żebyście nie oberwali od pleców, nie? Dobra, cofnę się. I tak bym go nie dogonił. No, gdyby to się udało, bym go zjadł na śniadanie. Tutaj jest... Miss, uważajcie, ludzie, bo... No. Dobra. No, super. Dajesz jemuś, dajesz. No dobra, w sumie puszujmy ostro. Tak, tak powinniśmy grać. Tak myślę. No, tutaj mogłem pozwolić się nad minionką pierwszym pójść. Znaczy mamy duże szanse na tym. Jakbyśmy teraz gankowali tutaj. Byłoby zajebiście, nie? Dawaj, dawaj ją. Tylko ona pójdzie tam na tą katę. I to jest słabe. Dawaj, dawaj. Dobra.
On my way. Mamy go Darius. Dobrze, niech oni tam się poczują pewniej. No tak jak teraz. Boom. Double kill. Boom! I co? Myślicie, że co? Że ja poławczę i nie wykeruję tego Dariuszem? Boom! Haha! Dobra, trzeba cofać, to racja, na tego topa. Ale mogę dwa podstawowe itemki na Teemo złożyć. Dobra, i biegnę tam już. O, dobra, udało się jeszcze Warda. Ale raczej tego nie obronię, nie? Chociaż... lol. Jest szansa. Dobra, i teraz złożę sobie to w sumie. To się przyda, bo nie mamy supporta. A to dodałem trochę Magic Resistów. Dobra. Jest okej. Okay. Ja mam znowu blue. I zaraz będzie ulti. To już w ogóle elegancko. Teraz nawet będę mógł go przyciągnąć już. By tylko się pokazał. Też ma tą przewagę levela. Nie wiem, czy to jest mądre. Zaczął teraz defensywniej, znaczy defensywnie. Nie wypuszuje, ale jednak trzyma się z tyłu. Dobra. On czuje już do mnie troszeczkę respekt jednak. Wie chyba, że nie jestem pierwszym lepszym Dariuszem. Ładnie, ładnie tam sobie pokrywają paki. Czy powinienem był w niego wpadać, kiedy nie miał many chyba? Takie jest moje zdanie. Dobra, ja bym to nawet odpuścił. No, to bez sensu. To bez sensu. No i tak bym tego raczej na dwóch nie ogarnął, nie? Ten Tarek miał bardzo low HP. Dobra, ja tu muszę teraz nie pozwolić po prostu, aby tutaj Teemo spuszował. Dobra. Przydałby się drugi level ulti. Bardzo nawet. I żeby ten Teemo chciał we mnie wejść pod taretem, to by było super. Zobaczcie, on dostanie strzała, już się boi. Naprawdę. O, super, jak wpadniesz, to będzie naprawdę zajebiście. Nie mogę nawet sfleszować. Dobra, nie warto. Dobra. O, cały team.
Masakra, ale nas tu zjechali, nie? Ja złego tego Shaco zultowałem. Wszystko przez ulta Oriany, nie? Naprawdę. No dobra to. Tragedii nie ma. Ja zrobiłem panic gaming, to było błędem. Troszeczkę. Ale zabijesz, nice. Nice ziom. To troszeczkę nam dodało tutaj możliwości. Oni tutaj są, w tym tribuszu. Ludzie. Możemy spróbować tego mida, nie? Naprawdę byłoby bardzo miło. Troszeczkę ukradłem jej tutaj, ale... Gdyby ona miała ult... Znaczy ona. On chyba. No ale Vi to kobieta niby. Go przyciągnął. Na razie bez ulti jestem tutaj. Troszeczkę. Boom. Nie wiem, czy ona padnie. Chyba nie. Niestety. No ale zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby ich osłabić. Dobra, biegnę już do moich misiaczków, pisiaczków. Proszę cię, nalajcie, powinnaś zabić. Proszę cię. Błagam, bro. Atroxie, kochany. No nie wierzę. Dlaczego mnie tam nie było? Ojej. To miło z jego strony, że do mnie przyszedł. Gej i trollpik. Dasona już ma ulti pewnie. To jest niebezpieczne. Na szczęście nie było. Wow, pięknie. Dobrze, ten Teemo już niewiele mi robi. Chciałbym nawet to mógł przytankować. Ten to na pewno tylko do połku. Wiedziałem, że jakiś low wpadnie w to. Wow. Agresywnie. Bardzo agresywnie. Ładnie. Ziomki, ja tam cofam. Mam low HP.
Nie no, cofajcie, cofajcie. Reported. Nie, ten loket jest fajny. Dobra. I coś tutaj potrzebuje naprawdę mocno podstanka złożyć i Frozen Mallet się przyda na pewno. Zobaczmy, co jeszcze pod Magic Resistem mógłbym ciekawego ewentualnie składać. Spirit Visage dodali. Niby dobry item, ale to mi się akurat nie przyda, nie? Bo ja się nie leczę, więc to jest mierne. Może to jest aura jakaś, ale nie, to tylko pasyw. Unikalny. Loket się tu bardzo przyda. Lol, proszę was. Dobra, w sumie ja też tutaj zepsułem troszeczkę. Mogłem pójść z nią, pokowerować ją tam. Więc to po części też moja wina. Jep. Jep. Dobra. No tam puszczą te turety? Możliwe, że puszczą. Ale jak on... Ach, dobra, pewnie od grzybka spadł. Tam był. No ty szmat. Ahaha, moje. Ale ja go nie zabiłem, a ulta dalej mam. Nie wiem, jak to się stało. Znaczy, może nie mogłem go walnąć, bo go podrzuciła, czy coś takiego. On my way. Dawajcie, no dobrze. Było ładne. Chodźmy tu. Przydałaby się wizja jakaś, ale to chyba nie ma na co liczyć. Ten Aatrox zresztą nie jest słaby. Nie mogę na niego narzekać, nie? Ale no, troszeczkę podfidował, no. Za agresywnie troszeczkę może nim gra. O. Tam jesteś, szmato, okej. Okay. Zostawcie, zostawcie. Tutaj, tutaj ziomki zostań, bo... No i zabrakło mi many na ulta, ale... Na lajcie. Pusznijmy ten taryt. Nice. No, Szako dopiero teraz się wstał, to... Jeszcze troszeczkę czasu mamy, mogę wspuszczować. Dobra, idealnie. Cofnę teraz, złożę jakieś itemki. Powinno mnie stać tutaj. Już wam pokazuję na to i na to. Dwa bardzo tankuśne itemki dla mnie. Przydatne również. Nawet bez supporta, w sumie bez jakiegoś apekery dajemy radę. Znaczy niby jest Katarina, nie? No, dużo robi, nie powiem, że nie. No.
Miał słabą farmę, ale to tam się zupełnie tym nie przejmuje. Wolę się skupić na tych teamfightach, bo moi raczej nie dadzą sobie rady beze mnie, tak mi się wydaje. Chcę, że tak długo jak będziemy... No nie wierzę. Bum. Wrzuciłem to ulti, bo i tak by się zmarnowało. Tam Teemo. No, uratowała ją tutaj, nie powiem, że nie. Ojej, straszny ten Teemos jest. Dobra, cofajmy, nie warto ryzykować. Zresztą, no dobra, no już tak bardzo chcą. Możemy tu trapa w sumie zrobić. Dobra, ja cofam. Bak, nie, nie idź tam sama, idiotko. Nie wierzę. Uff, nie poszła. Uff. No i dobra, i złożę sobie tutaj teraz Mawa w Martorius do końca. Potem Black Cleaverka, bardzo standardowo. To trzeba naprawdę pojechać ostro w Magic Resist, nie? Moim zdaniem. Oni polecą za nią, jeśli... Jestem przekonany. No i patrzcie, jak za mną polecieli. Przez co w sumie to zginęli, nie? A ja z tego wyszedłem obronną... ręką. I sobie cofnę. Dobra, dobrze, że tą Orianę od razu zabiłem, nie? Nic nie mogę zrobić. To tryhard niezły z tej Vay. Troszeczkę ryzykownie tutaj się cofała. To znaczy w ryzykownym miejscu. Chyba mogę sobie pozwolić na troszeczkę farmy w tym momencie, mam nadzieję. Dobra. No, zepsułem. Dobra. Biegnę tam, ziomki. Ale dlaczego ty sam tam się wbijałeś, ziomuś? Taka głupota. Support, naprawdę. Trochę głupio. Wow. Widzieliście, co mnie ocaliło? Mój piękny item. Wow. Dobra. To troszeczkę mi tutaj doda ataku. Więcej obrażeń z ulti będzie. Teraz jak tam wpadnę, to już naprawdę. O, niebezpiecznie troszeczkę zagrała, ale...
Była szansa nawet na dubla. Kata Awczy to jest troszeczkę słabe. Ale tylko trochę. Znaczy, gdyby Aatrox tam nie wszedł i nie padł bez sensu, byśmy mieli większe szanse na wygraną, nie? Dobra, wiesz co, cofaj, cofaj ziom, cofaj. Chodź, chodź. Tutaj chodź, ziomek. No, smoka też można. No, ale teraz to was widzą. Trzeba na szybkości. Dobra, zrobiłem wszystko, co tylko mogłem. Zabiłem sobie kogoś jeszcze. No, nie powinienem był z nim iść, no to wiedziałem, że to będzie głupie. Ale Aszka padnie. Nice, jeszcze ja dostałem asystę. Wychodzi na to, że się jednak opłacało. Dobra. Black Cleaver. Bardzo potrzebny w tym momencie. Choć nie wydaje mi się, żeby oni budowali jakiś armor. No, nie bardzo. No ta Oriana już coś tam niby z Zeonie złożyła, ale... No ale to tylko ta Zeonia. No i Kata wróciła. To pięknie. Tutaj już nieraz mi Mavu w Maltorius uratował dupę. Czy nawet ten itemek pośredni, nie wiem jak on się dokładnie nazywa, nie pamiętam, wyleciał mi z głowy. No Black Cleaver i myślę Warmong będzie ok. Dobre ulti. Już mnie fokusują, nie? Dobra, ja muszę cofać, bo... Dobra, ona powinna ich pozabijać. Ja niestety byłem na low. Dostałem szybki fokus. Musiałem się wycofać. Aatrox chyba miał pasywa. Ale dobra, zabijesz. Nice. Czy nie, nie miał pasywa, nie wiem. Miał pasywa, no to troszeczkę dziwnie się zachował w takim razie. Dobra, jeszcze sflashował. Opłacało się. Dawaj tam na tego topa. Ziomku, zdobędziesz troszeczkę levela. Przyda ci się to bardzo. W ogóle śmiesznie, że Kata mówi coś o awczeniu, sama przed chwilą awczyła. Ej, cofaj, cofaj, Aatrox, proszę cię. Aatrox. Nie bądź tryhardem. Nie warto. Nas jest czwórka. O. Tam ktoś jeszcze był. Ale w sumie bardziej warto byłoby tą Orianę zabić. Przydałby się nam bardzo, bardzo, bardzo wardy.
No ja ich ADKR sfokusowałem i to myślę odpowiednio. Boże, ten Aatrox jest naprawdę beznadziejny. Jednak. Nie no, teamfighty wygrywamy i to naprawdę ostro. Oni i tak mnie fokusują. To jest śmieszne, nie? Rzecz się zastanawiam, czy na pewno Black Cleaver to dobre wyjście, nie? Czy przypadkiem nie lepiej byłoby mi złożyć tego Warmonga, naprawdę, ale dobra. Black Cleaver, potem Warmong. No, ten Teemo to już bije. Ksia nie ma resistów, co? Ksia ma 65 resistów, to się nie dziwię, że tak szybko się spada. Cofaj. Jak to się pisało? A, Aatrox, dobra. No i właśnie to jest to, nie? Chociaż w sumie by go za... Już mógł wchodzić w niego, by go znam zabił na tym ulcie. Jeszcze tym bardziej, że miał pasywa. O Boże. Bo ja mam troszeczkę problem. Dobra, i cofajmy. Chociaż, no nie wiem, moim zdaniem mamy low HP za bardzo i ten Teemo jak wpadnie, to będzie troszeczkę lipa. Ja idę na bota. Dobra, mogłem... No dobra, no da sobie radę. Nie, jednak nie poszli tam, co idioci. No Jezu, jednak sobie tam nie dał rady, ziomek. Przykra sprawa, przykra. Ja prosiłem, żeby się wycofali. Dobrze, dobrze, niech tam ciśnie. Smoka. Dobra. Wow, tylko nie padnij tutaj, Aatrox, proszę cię. Wow. Trochę strajhardowałem. No tylko trochę. No myślałem, że jednak ona sama jest. Oj, moja głupota, no. Co ja poradzę? Dobra, Warmong to the win. Warmong da mi tyle HP-ka. 4500 HP to już jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Omega Caitlyn Nob. No we fragach wygrywamy. Szkoda, że tylko we fragach, na pewno nie. Nie wiem, umyślę. O. Nalajcie, byś zabił. Aha, dobra. Okej. Okay. Nie, nie rób tego, proszę cię, cofnij. Nie, 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 nie goń za nim. Co za idiota. Dobra, może jakimś cudem go uratuję. Dobra, dałem ci shielda, ziom. No, dobra, okej, okay, ja tutaj dyfuję. Dobra,
Ojej, o. Dobra. Ja tu przytankowałem swoje. Dla mnie to jest pora, żeby cofnąć. Myślę, że Caitlinka nie powinna tam iść. Cofnij się, proszę cię. Ja sobie złożyłem jeszcze troszeczkę HP-ka. Czekajcie na mnie i Caitlinkę. Proszę cię. Ale nie róbcie ich w dżungli, bo padniecie jeszcze. Boże, ta Caitlinka już jest na low. Taki mały surprise, nie? Masz loketa, żebyś nie padł. Ziom. Dawajcie to, szybko. Dobra, chyba powinien paść. Tak. Ech. Za szybko to Q puściłem, nie? Fuck yeah, nie? No, zabiła mnie, fuck yeah. Gdybym tego loketa nie zmarnował wtedy. Znaczy, no niby uratowałem jej dupę, ale gdybym tego nie zrobił, to bym ją zabił. No cóż, no, puszczałbym wprawdzie inhibitor 1, no ale. Aj. Nic nie poradzę. Brakuje mi się 800 golda. Smutek. I będę niezniszczalny, naprawdę. Wtedy to już będzie jatka. No po prostu nie mogę się tego doczekać, nie? 1% zdrowia, co? Co ile? Co 5 sekund? To jest bardzo dużo. No, Jezu, jaka idiotka jeszcze weszła w to. Dobra. Dobrze. Błagam, wpadnij tam. Pięknie. Dobra, Ace. Wspaniale. To, że ja jestem tak zajebistym tankiem, wykierowało nas. O Jezu, nie trafiłem. Boom, boom, boom. Znaczy oni się. Znaczy wiecie, no. Skupili tutaj na mnie. Dawaj, dawaj. Libi. Lol. Loket uratował mi życie.
po raz kolejny. Dobra, to i co tutaj jeszcze? Wszystkie itemy jakie są. Dobra, biegnę tam. No chyba nie przeżyjesz tego, chociaż dawajcie ocalić, no. Tylko żeby nie padła sama. No raczej padnie. Niestety jest papierem. Kata sobie wolała. To w sumie dobrze zrobiła. Dobrze, ten Timo może przejdzie gdzieś tędy. Nawet jeśli nie. Cofać, okej. Myślę, że powinniśmy tam pusznąć. To by nam dało 100% zwycięstwo. No ten Aatrox i tak pójdzie sam, ja to wiem, ja go znam. Albo cofaj. Cofaj, cofaj, ziom. Cofaj, cofaj, cofaj. Co ty tam jeszcze robisz? Tędy i na mida. Chodź, chodź, ziomek. Chodź, chodź. Dobrze na tym wyjdziesz, jak ze mną pójdziesz. Tak, zrób sobie tam. Ja mam full builda, ty co tam sobie rób, co tam chcesz? Wow, wow. Waj, proszę cię, nie rób teraz sobie dżungli. Dobra. Mamy duże szanse. Znaczy, nie fajnie, gdybym teraz padł. Nie wiem, kto by wtedy to wykierował. Dobra, nie dałem mu się cofnąć. Proszę, zabij go. Dobrze. Pusznij to, proszę cię, pusznij. No ziomek, zamiast jej bić, to błagam cię. Dawaj to. Albo Nexusa nawet. Nexusa, Nexusa, kończ to ziomek. Kończ to. Co ty robisz? No. Uff, dobra. GG. Także to się z wami pożegnam. Do zobaczenia, na razie, cześć. A czekajcie, w sumie... Jeszcze statystyki. No i okej, to są moje statystyki. Jak widzicie, mecz totalnie zdominowany przeze mnie. Report Ashe, Flamer, peace. I tak, zobaczmy tutaj obrażenia. 'O dziwo, nie miałem najwięcej teoretycznie zadanych obrażeń. A zobaczcie, że jednak robiłem tak wiele. Śmieszne. Ale w sumie do bohaterów najwięcej zadałem obrażeń, także... No, ich teamów wprawdzie więcej. Ale mówię tutaj o swoim teamie akurat. No dobra. To było chyba na tyle, także już... Tu się z wami żegnam. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.